Nad tajemniczym projektem muzycznym debatowały dziś w szczecińskim magistracie władze miasta wspólnie z przedstawicielami polskiej telefonii cyfrowej sieci ERA. Nie bez znaczenia przy naszym zainteresowaniu projektem współpracy z siecią ERA jest to, iż staramy się Europejską Stolicę Kultury. Chcemy, aby ten projekt wyróżniał się pośród innych projektów w Polsce właśnie w aspekcie odnoszenia się do społeczności naszego miasta, tych osób, które interesują się kulturą, chcą się angażować w kulturę, a tym samym chcą się angażować również w projekty muzyczne. I taki chcielibyśmy, aby był projekt naszej współpracy. Na razie autorzy projektu nie chcą zdradzić, jaką gwiazdę będzie można podziwiać na pierwszym koncercie muzycznym. Zapewniają jednak, że będzie to ktoś wyjątkowy. W ramach projektu będzie też ogólnopolski konkurs dla muzyków, wokalistów i zespołów, koncerty klubowe, kampanie reklamowe i wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim ten projekt, podobnie jak projekty, które tworzymy z innymi partnerami ERA Jazzu, ERA Nowe Horyzonty, jest projektem stworzonym dla ludzi. Dla ludzi, którzy się interesują określonym obszarem. Tutaj mówimy o obszarze muzycznym i chcemy, żeby ten projekt dotarł naprawdę do bardzo wielu osób, którzy po pierwsze tworzą muzykę, słuchają jej, interesują się wieloma trendami nowymi w tejże i są też zainteresowani wydarzeniami na żywo.